13 sierpnia wspominamy błogosławionych męczenników Filipa Munarica, prezbitera i towarzyszy. W chwili wybuchu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 w aragońskim mieście Barbastro, klarytyni prowadzili dom z seminarium dla swoich studentów teologii. Przebywało w nim 9 kapłanów, 12 braci i 39 kleryków. 20 lipca 1936 roku wtargnęli do niego komunistyczni milicjanci pod pozorem poszukiwania rzekomo ukrytej broni. Chociaż jej nie znaleźli, aresztowali od razu wszystkich 60 zakonników, z których przeżyło tylko 9. Najpierw komuniści rozstrzelali 3 przełożonych, licząc na to, że młodzi zakonnicy dadzą się wówczas łatwiej przekonać do porzucenia wiary i swojego powołania. Oświadczyli im to wtedy wyraźnie. My nie nienawidzimy was, ale wasz stan i strój, jaki nosicie. Zrzućcie te sutanny, a staniecie się tacy sami jak my i wtedy was uwolnimy. Odrzucając tę propozycję, wszyscy zakonnicy wiedzieli, że zgadzają się na śmierć. 2 sierpnia rozstrzelano najpierw 3 przełożonych, których po aresztowaniu osadzono w klasztorze kapucynów. Przed śmiercią modlili się oni także za swoich prześladowców, a byli to Filip od Jezusa Munariz Ascona, który pochodził z Nawarry, urodził się 4 lutego 1875 roku, a w wieku 16 lat złożył śluby zakonne. Swoje święcenie kapłańskie przyjął w 1898. W chwili aresztowania był przełożonym w Barbastro. Jan Diaz Nosti urodził się 18 lutego 1880 roku w Oviedo w Asturii. Śluby złożył w 1898. Po 8 latach formacji otrzymał święcenie kapłańskie. W 1936 roku był wykładowcą teologii moralnej i prefektem kleryków. 3. przełożonym był Leoncjusz Pérez Ramos. Urodził się 12 września 1875 roku w Muro de Aguas. W wieku 18 lat złożył śluby zakonne u klarytynów. W 1901 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był ekonomem wspólnoty w Barbastro. Pozostałych zakonników przetrzymywano i dręczono w zamienionym na więzienie klasztorze Pijarów. Wyczekiwali oni męczeństwa jako wielkiej łaski, za którą dziękowali śpiewając Magnifikat. 6 z nich wyprowadzono na rozstrzelanie w kilku grupach. 12 sierpnia 1936 roku zginęli od kul. Kolejnego dnia rozstrzelano kolejnych 20 więzionych klarytynów. 2 dni później, 15 sierpnia, zginęło też 20 braci. W tym dniu przypadała rocznica ślubów zakonnych większości z nich. Jako ostatni zginęli 18 sierpnia dwaj klerycy, Jakub Falgarona Villanova i Anatazy Vidauretta Labra. Beatyfikacji wszystkich męczenników klarytyńskich z Barbastro dokonał święty Jan Paweł II w dniu 25 października 1992 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionego Filipa Munarica i jego towarzyszy. Spraw, abyśmy czcząc ich wejście do nieba, naśladowali ich odwagę w męczeństwie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, bądź nam miły.